Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy niedługo pojawi się w Rise of Kingdoms VIP-19. Witam wszystkich, Snow z tej strony i dzisiaj, tak jak już powiedziałem, porozmawiamy sobie o VIP-ie, porozmawiamy sobie o tym, czym może być VIP-19, ale ogólnie też porozmawiamy sobie o VIP-ie na tych wyższych poziomach, tak? Więc jeszcze tylko tak trochę wrócę, jeśli chodzi o VIP. To tak naprawdę kamieniami milowymi w VIP-ie. To jest na pewno VIP poziom 10, gdzie dostajemy codziennie jedną legendarną rzeźbę, co jest super. Później mamy drugi taki kamień milowy, to jest VIP 12, gdzie te złote rzeźby dostajemy dwie. No i kolejne to jest VIP 14, gdzie tych rzeźb dostajemy trzy. I to jest już naprawdę dla początkujących, zwłaszcza graczy, kosmos. To jest bardzo trudne i tutaj już naprawdę jest dosyć ciężko dopchać się do tego VIP-u 14. Kiedy mamy VIP 14, to w zasadzie już jesteśmy naprawdę fajnie ustawieni, ale VIP się na tych poziomach nie kończy, bo na ten moment mamy VIP do poziomu 18. No i teraz właśnie jest pytanie. Do 14 poziomu VIP-a na pewno warto dążyć, natomiast kiedy, jak i dlaczego warto dążyć do kolejnych numerów? Jak widzicie, ja jestem na poziomie VIP-a 16, ale jeśli chodzi o VIP, to absolutnie nie jestem tutaj jakąś postacią, która jest wzorem. Ja jakoś tego VIP-a nigdy nie lubiłem. I też ciężko mi się go nabijać, bo tak ważną też jest rzeczą, że ten VIP nie jest wcale łatwy do nabicia, szczególnie jeśli jesteśmy na niskim królestwie, w takim sojuszu, gdzie wiecie, że nie dostajemy za dużo tych prezentów od naszych kolegów, czyli nie mamy dużo spenderów w naszym sojuszu, to już jest ciężko. Jeśli sami nie wydajemy, to też jest podwójnie ciężko. No i jeżeli nie zbieramy jakiejś ogromnej liczby klejnotów, to też jest wtedy podwójnie ciężko. VIP myślę, że byłby dla mnie super i na pewno miałbym już wyższy poziom, gdybym cały czas robił kraula u nas w królestwie, no ale na to już od dawna niestety nie mam czasu, więc tutaj kraula musiałem odpuścić już dawno, dawno temu. Myślę, że gdybym przez te wszystkie rzeczy dni kraulował, tak jak kiedyś zwykłem to robić, to dzisiaj miałbym już VIP-a poziom 17, a może nawet 18, szczerze powiedziawszy, bo kraul to jest naprawdę duży, duży plus. Okej, ale wracajmy do tego, co mamy na kolejnych poziomach, czyli na przykład, czy warto przechodzić z 15, z 14 na 15. I co takiego pojawia nam się na 15? Jeśli chodzi o te dodatkowe rzeczy, które mamy w tej skrzynce, to nie ma tutaj zbyt wiele. Później będziemy mieli dodatkowo te plusy, tylko przypominam, że to nie jest tak, że dostajemy 20% jeszcze szkolenia, tylko to jest 20%, czyli to jest zwiększenie. Czyli jeżeli sobie zobaczycie tutaj szybkość szkolenia, czekajcie, muszę, to jest 15%, a następnym poziomie to jest 20%, czyli zwiększenie jest o 5%, a nie o 20%, jak niekiedy myślimy. Ja też tak miałem. Mamy tutaj zwiększenie szybkości marszu o 5%. Mamy tutaj też szybkość leczenia zwiększoną, także spoko, pojemność szpitali myślę, że jest mało ważna, limit punktów akcji podobnie, także to akurat nie są rzeczy, które by były jakieś ważne. Także powiedziałbym, że ten VIP 15 sam dla siebie nie jest jakiś fantastyczny, natomiast to, co pojawia się nam już w VIP 16, no to tu już jest jedna szczególnie taka rzecz, która będzie naprawdę cenna. Jeśli chodzi o paczki, to tu dostaniemy skrzynki z materiałami, to nie jest szczególnie ważne. Natomiast to, co się bardzo przydaje, to surowce wymagane do leczenia minus 10%. I to jest bardzo fajne, bo tutaj zaoszczędzamy po prostu tych surowców. Czy ja to zauważyłem w tej KVK? Nie, ale to KVK było bardzo ciężkie. Jak widzicie, moje surowce wyglądają totalnie beznadziejnie, więc będę musiał dużo, dużo zbierać, żeby być naszykowanym na następne KVK. Limit punktów akcji, nic takiego. Szybkość produkcji materiałów też słabo. Regeneracja punktów akcji, więc tutaj tak naprawdę na VIP-ie 16 najcenniejsze są to właśnie zmniejszenie wymaganych surowców do leczenia minus 10%. To jest naprawdę spoko i to jest fajna rzecz. Natomiast takim miejscem, do którego wiele osób dąży, to jest VIP 17. I znowu, w VIP 17, jeśli chodzi o tą skrzynkę, to tutaj nic nie dostajemy ciekawego. Natomiast pojawia nam się tutaj szybkość szkolenia, plus 5% mamy. Limit punktów akcji to jest nic nieważne. Natomiast tutaj pojawiają nam się wszystkie obrażenia plus 5%. I może się komuś wydać, tam 5%, co to w ogóle jest? Ale VIP 17 to jest naprawdę gruba sprawa, bo to wszystkie nasze jednostki, wszystkie obrażenia, które zadają, są o 5% wyższe. Jeżeli sobie o tym pomyślimy, to to jest naprawdę super.
Jeśli sobie pomyślicie chociażby o uzbrojeniach, i tam czasem też się zdarza, chociaż mi szczerze powiedziawszy coraz rzadziej, a mogę powiedzieć, że chyba nigdy, przez ostatnie parę tygodni nigdy mi się nie zdarzyło na uzbrojeniu dostać wszystkie obrażenia. I jeżeli nawet dostaję, to tam jest na przykład 0,7% i to tylko wtedy na jeden marsz, na jednym uzbrojeniu. Także wszystkie obrażenia to jest naprawdę bardzo duży plus. Te 5% jest niesamowite. Często się mówi, że każdy rally albo garnizon lider powinien mieć 17 poziom, natomiast no widzicie, ja tego nie mam, a czasem jestem rally liderem czy tam garnizon liderem, mimo że nie mam tego poziomu 17, a powinienem mieć. Problem mój z tym VIP-em 17, bo oczywiście bardzo chciałbym go mieć, natomiast jeżeli sobie policzycie, bo tutaj widzicie doskonale, ile potrzeba mi klejnotów tak naprawdę, bo ja wiecie, nie zacznę nagle wykupywać wszystkich paczek tydzień w tydzień, żeby zbierać tego VIP-a, więc tutaj to, u mnie to jest kwestia głównie klejnotów. Ile klejnotów potrzebowałbym, żeby dojść do tego miejsca, gdzie będę miał właśnie 2,5 miliona punktów VIP? Czyli zobaczcie, przez wszystkie te lata, które grałem, udało mi się uzbierać 1 700 000. Natomiast teraz, żeby wbić ten kolejny poziom, musiałbym, zobaczcie, brakuje mi jeszcze tutaj niecałe 300. No to niecałe 800 000, tak? Czyli praktycznie brakuje mi jakby połowy z tego, co uzyskałem przez te wszystkie lata, tak? Także no naprawdę jest to dosyć demotywujące, ile czasu musiałbym spędzić. Gdyby to było nawet już te 500 000, to bym to przebolał i rzeczywiście wszystko ładowałbym VIP-a i chciałbym mieć ten VIP 17. Natomiast tutaj jest to bardzo daleko. Tak jak mówiłem, gdybym jeszcze robił tego crawla, to byłoby to możliwe, ale w ten sposób, jak to jest teraz, to dla mnie jest to trochę po prostu nieosiągalne, bardzo dalekowzroczne. A ja lubię czasami sobie, wiecie, na coś wydać klejnoty, jak jest jakieś fajne wydarzenie czy koło, a tak to musiałbym z tego zupełnie praktycznie zrezygnować. Nie wiem na ile czasu, czy to byłby rok, czy może nawet więcej. Nie chcę nawet o tym myśleć. Okej, ale popatrzmy dalej, bo niektórzy będą szli jeszcze dalej, czyli VIP 18, który jest już od dłuższego czasu i co ciekawe, tutaj w tych skrzynkach się niewiele zmienia. Pojawia się nam jedna skrzynka tutaj epicka, ale to nie jest duża zmiana, bo w poprzedniej mamy trzy te wcześniejsze tam zaawansowane, czy jak one się tam nazywają, elitarne chyba. Tak czy inaczej, trzy złote rzeźby cały czas i to tutaj mamy. Tutaj mamy limit jednostek plus 10%, bo wcześniej mamy 5, czyli ten limit jednostek jest naprawdę spoko, bo szczególnie na takich wydarzeniach jak Olimpia, bo tam będziecie mieli, wiecie, zamiast 200, normalnie mamy 200 000 jednostek, później mamy z VIP-a chyba 15 to jest, tak, czy 14, 14 chyba mamy te 210, a gracze, którzy mają właśnie VIP 18, będą mieli tych jednostek 230 000 i to jest na Olimpii duża bardzo różnica. No i to jest trochę taki jednak game changer, bym powiedział, na Olimpii i na innych wydarzeniach też, ale to wiecie, nie wszystkim to jest jakieś takie ważne. To jest oczywiście też duża różnica w KVK. Limit punktów akcji, no to można by przemilczeć, natomiast surowce wymagane do leczenia jeszcze zmniejszone o 5%, to też jest fajna rzecz. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten VIP 18, to tutaj głównie właśnie ten limit jednostek, te zmniejszone wymagane surowce do leczenia. Natomiast jakbyśmy tak pomyśleli, to wydaje mi się, że ten VIP 17 jest dużo ważniejszy z tymi właśnie wszystkimi obrażeniami o 5% niż ten 18. No i teraz to, co chciałem tutaj bardzo się zastanowić, bo zaczynają się teksty, że może pojawi się VIP 19. Wiecie, są tacy gracze, którzy mają wbity VIP 18 i mogą, jeżeli proporcje byłyby mniej więcej takie same, to mogliby sobie nawet wbić, nie wiem, VIP 20 albo 21. I dla tych graczy pojawia się taka informacja, że może te punkty VIP będą mogli na coś wymienić. Tak jak na przykład mamy, wiecie, w tym sklepie Sojuszu, że możemy sobie wymieniać jakieś tam niewykorzystane rzeźby czy szkice i tak dalej. Tak być może będziemy mogli, czy tam niektórzy gracze, bo myślę, że to będzie bardzo, bardzo wąska grupa osób, będzie mogła wymienić na surowce. I wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy zapowiadany jest kolejny VIP, to jest tak, że bardzo, bardzo wąska grupa osób liczy na to, co tam będzie fajnego, a
jakby 1000 razy większa grupa oczów, przepraszam, 1000 razy większa liczba osób jest przerażona i tylko się modli, żeby ten VIP-19 nie był zbyt mocny. Dlatego, że tych graczy, którzy będą mieli ten VIP-19, jest stosunkowo mało, szczególnie na samym początku, i my nie chcemy, żeby te największe wieloryby były jeszcze mocniejsze w porównaniu od tego, co teraz są. I teraz, jak ja tak myślę o tym VIP-19, to jest naprawdę ciekawy jestem, co tutaj mogą dorzucić, bo raczej się nie zdarza, żeby znowu było to samo, więc raczej się nie spodziewam tego, że będzie na przykład zmniejszenie jeszcze wymaganych surowców do leczenia, na przykład tam do 20%, no bo przed chwilą to było. Limit jednostek też raczej się nie zmieni. Wszystkie obrażenia myślę, że to by było za grube i tego też raczej nie zrobią. Szybkość szkolenia może być, ale też bym się jakoś tego specjalnie nie spodziewał. Więc szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że całkiem możliwe, że na VIP-19 pojawią się jakieś statystyki, które na których nam nieszczególnie zależy. Może to być na przykład, nie wiem, szybkość zbioru, może to być, nie wiem, pojemność szpitala, takie rzeczy, które gdzieś tam coś znaczą, ale nie są jakoś specjalnie ważne. Natomiast to, co ja myślę, że pojawi się w VIP-19, jeśli on się pojawi, to może być tutaj zmiana, chociaż szczerze myślę, że to może być jeszcze większa zmiana na VIP-ie 20, no bo wiecie, 19 to taki sobie numer, no ale VIP 20 to można by zrobić jakiś ogromny hype z tego względu. Więc podejrzewam, że może się zmienić coś tutaj. Co tutaj można by wrzucić? Myślę, że na pewno jedną z takich rzeczy, która można by wrzucić, to można by wrzucić tutaj uzbrojenia. I teraz na przykład, czy to będą epickie, czy legendarne codziennie? Legendarne codziennie wydaje mi się, że to by było już dużo. Natomiast pamiętajcie, dla tych największych graczy oni i tak już mają te uzbrojenia mega, mega. Więc to, że będą mieli jeszcze trochę większe, no, czy to będzie jakaś taka ogromna zmiana? Nie wiem, na pewno to by było coś takiego, co im przypadnie do gustu. A może nie byłoby tak najgorsze dla tych wszystkich pozostałych graczy. Także tutaj myślę, można by im tu też dorzucić te jabłka, żeby mieli, wiecie, emot ikonki szybciej i mogli od razu z nich korzystać. To też jest jakaś tam, powiedzmy, opcja. Natomiast ja spodziewam się dużej rzeczy, bo jedno, co się bardzo nie zmienia w tym VIP-ie od dłuższego czasu, to jest ta właśnie ilość legendarnych rzeźb. I trochę się boję, a trochę tak myślę po prostu, że jest taka możliwość, że na VIP-ie 19 albo na VIP-ie 20 będziemy mieli 4 złote rzeźby do wybrania codziennie. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że po pierwsze, tych nowych dowódców z Rise of Kingdoms pojawia się teraz bardzo dużo, bardzo szybko i wydaje mi się, że nawet te wieloryby niektóre nie są w stanie nadążyć z maksowaniem tych dowódców i oni też mogą mieć takie, okej, okay, wypuszczacie coraz więcej dowódców, dajcie nam szansę, żebyśmy zdobywali więcej złotych rzeźb. I może tak być, że będą właśnie tutaj 4 złote rzeźby. I to będzie coś takiego, co wielu graczy pewnie by popchnęło do tego, żeby te kolejne poziomy VIP-a po prostu pchać. Nawet tych mniejszych graczy, żeby wiecie, znowu wydawać klejnoty i iść na te wyższe poziomy. Także to jest coś takiego, czego trochę się boję. Myślę, że to jest całkiem możliwe, że coś takiego się stanie. No i tyle, jeśli chodzi o opis tego VIP-a, o którym mówiłem. Jestem ciekawy, co wy na ten temat myślicie. Jak myślicie, co mogłoby być dorzucone w VIP-ie 19? Takiego, żeby właśnie nie było ani za grube, żeby wiecie, nie zmieniało gry, ani żeby nie było za słabe, żeby po prostu ludzie po prostu chcieli ten kolejny poziom VIP-a wrzucać. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.